wieku. Natomiast chciałabym dzisiaj mówić do was na temat mentalności Królestwa Bożego. Boże Królestwo jest czymś więcej niż wyznawanie prawidłowego dogmatu i przyjęcie intelektualne prawd zawartych w Biblii. To jest po prostu coś więcej. To są bardzo dobre rzeczy, ale nie po to Boże życie zamieszkało w nas, abyśmy byli obserwatorami prawdy, tudzież analitykami Królestwa. Mamy być reprezentantami. Zgadzacie się? Mamy reprezentować godnie Królestwo Boże. To jest rzecz, która jest dla nas. Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest w nas i prawdą jest to, że Bóg chce dotykać przez nas ludzi na różnego rodzaju sposoby. Zgadzacie się z tym? Bóg chce dotykać przez nas ludzi na różnego rodzaju sposoby. Królestwo to jest władza i obszar autorytetu króla. Jesteśmy Królestwem Bożym na ziemi i Bóg poprzez nas depcze dzieła diabelskie. Amen. Amen. Mamy tego świadomość. Nie jest to intelektualna wiedza. Chodzimy w tym, prezentujemy to. Amen. Królestwo Boże z ciebie i ze mnie ma wystawać. My musimy dotykać tym ludzi. Na maksa. Na różnego rodzaju sposoby. Jeśli skupimy się tutaj na ziemi na swoich zmartwieniach, bólach, niedomaganiach, to tak naprawdę zmarnujemy swoją doczesność. Kiedy skupimy się tu na ziemi na swoich bólach, zmartwieniach i niedomaganiach, to zmarnujemy swoją doczesność. Zgadzacie się z tym? Mamy szerzyć Królestwo Boże. Potrzebujemy chodzić, kochani, w bardzo dużej równowadze. Inaczej damy się przebodźcować w jakimś tak naprawdę niewłaściwym kierunku. I chcę ci taką rzecz teraz powiedzieć. Jeśli zdrowiejesz, jeśli znalazłeś w sobie jakiś taki element, nad którym pracujesz, który okładasz sobie, bo znalazłeś jakąś w ogóle ranę i tak dalej, okej, ale w tym samym czasie szoruj prezentować Królestwo Boże. Amen? Amen. I dam wam taki przykład. Ci, którzy jeździcie samochodami, czy małymi, czy dużymi, kiedy stoi przed tobą policjant w mundurze i robi ci halt lizakiem, zatrzymujesz się? Zatrzymujesz się. Czy zastanawiasz się, czy on ma jedną nerkę, czy dwie? Czy zastanawiasz się, czy miał udany seks? Czy zastanawiasz się, czy ma zęba? Czy zastanawiasz się, czy jest w ogóle, nie wiem, poraniony? Nie zastanawiasz się. Władza jest przyporządkowana do jego munduru i tak samo jest z nami. To, że odnajdujesz w sobie jakąś rzecz do zmiany, to wcale nie jest to, że jesteś nieskuteczny. Masz iść i prezentować władzę. Zgadzacie się? Masz iść i prezentować władzę. Kochani, nie wycofujemy się w siebie. No nie możemy tego zrobić. Nie możemy się wycofać w siebie. Znajdujesz coś? Okej. Plaster Bożego Słowa naklejaj, rozumiesz? I z drugiej strony prezentować Królestwo Boże. Gdzie? Wszędzie. Na różnego rodzaju sposoby. Czemu? Bo wzięliśmy się za apostolstwo. Za co się wzięliśmy? Wzięliśmy się za apostolstwo. Nie zbudowaliśmy kościoła, żeby się w nim zaszyć. Tak? Wiecie, dlaczego powstał kościół i zespół? Ponieważ my prezentowaliśmy Królestwo Boże na różnego rodzaju sposoby. Skąd się wzięli ludzie? Ludzie się wzięli z tego, że my jeździliśmy po całej Polsce. Kiedy zrobiliśmy w Warszawie pierwszą szkołę przebudzenia,
z takim pewnym kościołem, to ten kościół był lokalnie osadzony, ale ludzie przyjechali, wiecie dlaczego? Dlatego, że nas znali. Mieliśmy potężny wpływ na ludzi. Mamy szerzyć Boże Królestwo na różnego rodzaju sposoby. Po to przyjęliśmy apostolstwo. Po to mamy objawienie słowa, aby być ludźmi jakimi? Odpowiedzialnymi. Królestwa Bożego się nie prezentuje na Facebooku pisząc posty. O ogniu się nie pisze, o ewangelizacji się nie pisze, o prorokowaniu się nie pisze, tylko to się robi. Amen? Amen. Czas porzucić zoo i iść do dżungli, bo tam jest poligon. To tam jest poligon. W zoo wszyscy wiemy, gdzie siedzą zwierzaki, bo jest napisane lew, tygrys, małpa, żuraw. Wiecie, o co chodzi? Ale w dżungli musisz wtedy uruchomić wiarę. Kiedy pójdziesz do dżungli, to musisz uruchomić wiarę, ponieważ dżungla jest nieprzewidywalna. Kościół w zasadzie w pewnym momencie jest już przewidywalny. Znamy się na wskroś. Znamy wszystkie swoje rany, patologie, przekręty, wykręty, oszustwa, kradzieże. Rozumiecie? Ploty. Wszystko wiemy. Trzeba wyjść na zewnątrz i prezentować Boże Królestwo. My mamy mieć dwie stabilne nogi. Dwie stabilne nogi. Życie wewnętrzne Kościoła i szorować na zewnątrz i prezentować Królestwo Boże na różnego rodzaju sposoby. Wczoraj na... Wiecie, to co ja robię, to ja się sama w tym ćwiczę. To jest dla mnie potężne wyzwanie. Stoimy wczoraj na ulicy, mamy ten swój potykacz. Na potykaczu mamy napisane uzdrawianie, prorokowanie, uwalnianie. I podchodzi chłopak, podchodzi do mnie, patrzy mi prosto w oczy, mówi, jesteś prorokiem? Ja wie, jestem, ale takim prawdziwym, biblijnym. Ja wie, takim prawdziwym, biblijnym. To prorokuj mi, a ja wie, jestem wróżka. Ja jestem prorok. Mówię, dary Ducha Świętego działają w Duchu Świętym. Mówię, a masz dla mnie słowo? Ja wiem, mam. Przyjdź do nas na spotkanie. I przyszedł na spotkanie. Wiecie, co to jest? To jest coś nieprzewidywalnego. To jest coś, czego, na co my musimy być co przygotowani. Powiedziałeś, że jesteś tym, to idź i się sprawdź. Sprawdź się. Ja wam chcę rzucić dzisiaj kilka wyzwań. Sprawdź się. W zasadzie nazwać się można wszystkim. Kartka przyjmie wszystko, mikrofon również, Facebook też. Więc jesteśmy Królestwem Bożym na ziemi i Bóg poprzez nas depcze dzieła diabelskie. Potrzebujemy chodzić w równowadze, tak jak powiedziałam, bo inaczej będziemy przebodźcowani w zasadzie w niewłaściwym kierunku. Słowa Jezusa o wielkim posłannictwie tak naprawdę nie są dla wybranych, ale są dla wszystkich. Słowa Jezusa o wielkim posłannictwie nie są dla wybranych, są dla wszystkich. Wszyscy mamy głosić Ewangelię. Mamy głosić Ewangelię na różnego rodzaju sposoby. Ja w ogóle kocham to, co robię. Kocham to, co robię w ogóle. Kochani, my mieliśmy wczoraj tak dobry czas na ulicy. W ogóle mówię, Boże jedyny. Szok. Ludzie naprawdę słuchali tego, co mówiliśmy. Mówiliśmy, że Jezus otworzy księgę. Czy jesteś w tej księdze? Patrzą się tak. W pewnym momencie jakąś tam muzykę też włączyli, żeby nas zagłuszyć. Ale my też mieliśmy swoją muzykę. Mamy prezentować Królestwo Boże na różnego rodzaju sposoby. Musimy się poszerzać, musimy wymyślać nowe sposoby docierania do różnych grup. Kochani, wiecie, że kiedy my nie przeskoczymy w ogóle tej poprzeczki, to powołania się dalej nie będą rozwijały. Nie będzie to się rozwijało. O, tam siedzi taki świeży bukłak, Mariusz.
Mariusz w środę na modlitwie pomodlił się. Czuliście, ci, którzy byliście, słyszeliście tą modlitwę. To nie była schematyczna modlitwa, jakaś wyuczona. To była modlitwa z serducha, taka prosto z serca. Czemu? Bo on się w ogóle dał w ogóle znowu, żeby Jezus mu zawrócił w głowie. Jezus mu w głowie zawrócił. Halleluja! Jezus mu zawrócił w głowie. I teraz idzie, zakłada w ogóle swój ten malutki sprzęcik, wchodzi na rynek i mówi, będziemy tu głośno. W ogóle ja posłuchałam, co on mówi. Będziemy tu głośno, nikt nas nie zatrzyma, my tu będziemy, tego miejsca nie oddamy w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Odpalił się, Jezus zawrócił mu w głowie. W zasadzie pozwolił na to, aby Jezus zawrócił mu w głowie. Powinniśmy wypędzać demony, powinniśmy mówić innymi językami, powinniśmy doświadczać nadprzyrodzonej ochrony. W niebezpiecznych sytuacjach powinniśmy kłaść ręce na chorych, a oni powinni być uzdrawiani. To jest moc Ewangelii. Kiedy to się dzieje? Kiedy idziemy. To się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy w drodze, a nie wtedy, kiedy siedzimy i sobie cały czas nos wycieramy. Słowo Boże mówi, że nadmierne wycieranie nosa powoduje krwotok. Krew leci. Czego jest krew synonimem życia? Ktoś powie amen? Amen. Równowaga na różnego rodzaju sposoby. Szerzymy Boże Królestwo. Inaczej założysz sobie klamrę na swoje powołanie. Klamrę sobie założysz. Wiecie, ja w ogóle, ja się odpalam w trakcie. W trakcie się odpalam. Uwielbienie zaczynamy w ciele. Co robię? Zamykam oczy i w ogóle się odpalam. Sama se kiwam, bo wiem, co mnie odpala. Jestem na ulicy, głosimy, odpalam się. Dary Ducha Świętego zaczynają we mnie działać. Prowadzę spotkanie, modlę się, uwielbiam. W ogóle sala mnie nie interesuje. Jestem ja. I co się dzieje? Dary Ducha Świętego odpalają się we mnie. Co się dzieje? Poszerzam się. Bo na co się zdecydowałam? Na to, żeby być człowiekiem drogi. Na to, żeby być człowiekiem drogi. Skoro powiedziałam, jestem. Poślij mnie. Dziękuję Ci za apostolstwo. To te słowa mnie konfrontują. Kiedy powiedziałam dziękuję Ci za apostolstwo, to te słowa mnie kroją. One mnie kroją. Jesteśmy ruchem apostolskim. Ruchem. Czyli co musimy robić? Ruszać się. Ruszać się. Tego się nie wolno bać. W ogóle się tego nie wolno bać. Trzymać się, kurczę, jednego miejsca. Nie. My w styczniu lecimy na Włocławek, a potem gdzie? Na Toruń. Dlaczego? Bo jesteśmy ruchem apostolskim. Jesteśmy ludźmi, którzy mają się poruszać. Chcę wam rzucić takie wyzwanie. Wy, którzy ewangelizujecie, jeśli jesteście w pewnych miejscach i je ewangelizujecie, zrzućcie się na paliwo. Za chwilę będziemy mieli czynny autobus. Zrzućcie się na paliwo i raz na 2 miesiące można pojechać większą ekipą do jakiegoś miasta i można zacząć tam co robić? Uwalniać ludzi, uzdrawiać ludzi, pokazywać się na nowym terenie, zajmować... Wiecie co, bo w ogóle wiecie, że w ogóle jest ruch. Pewni ludzie zaczynają to robić. Więc my nie poprzestańmy na tym, że my tylko o tym mówimy. Musimy zacząć to robić. Robić. Spójrz, jak było, jak oddałeś swoje życie Jezusowi. Co tam w tym serduszku było? Nie? Zobacz, czy jeszcze dzisiaj masz takie same cele. Zobacz, czy masz dzisiaj takie same cele, jak wtedy, kiedy oddałeś serce Jezusowi. Jechałeś do kościoła, śpiewałeś. Wiesz, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Tak? A potem co? Zakłada się na siebie jakąś, kurczę, szatę i... Ewangelia Mateusza. Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza.
i moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nauczając ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Przekazuj dalej to, czego się nauczyłeś. Ania, dlaczego nie ma twojego filmu dalej na YouTubie? Nie będę ci umiała dalej liderować. Dzisiaj wrzucisz twój film. Dzisiaj wrzucisz twój film. Mamy szerzyć Boże Królestwo, kochani, a nie się zastanawiać. Nie wiem. Musisz wiedzieć, musisz być pewny. Kurczę, Jezus w nas mieszka. Amen? Amen, kochani. Macie trochę wigoru? Ewangelię trzeba zanieść. Królestwo Boże trzeba zanieść. Apostolstwo trzeba zanieść. Na Facebooku cię obejrzy pewna grupa ludzi. Wiecie, kto nas ogląda? Zespół nasz. Apostolstwo trzeba roznieść. Weź mapę. Jesteś ewangelistą. Idź dzisiaj do domu. Wejdź, kurczę, do swojego pokoju. Powiedz: Ojcze, poszerzam paliki mojego namiotu, nie zawężam. W niedzielę poszerzam, a w tygodniu zawężam. Nie, poszerzam paliki mojego namiotu. Skrzykuję braci i siostry. Bierzemy, składamy się na paliwo i raz na 2 miesiące jedziemy do danego miasta. Kochani, to nie są trudne rzeczy. To nie są trudne rzeczy. To są bardzo łatwe rzeczy, jeśli o nich myślimy, jeśli mamy je tu. Jest bardzo ogromna potrzeba, aby się poruszać. Poruszać gdzie? Wszędzie. Wszędzie. Wszędzie mamy się poruszać. Na to pytanie musisz sobie sam odpowiedzieć. Musisz obrać sobie jakiś cel, pielęgnować go, podlewać go, być jemu wiernym, mierzyć też siły na zamiary. Bycie ciągle w jednym miejscu to tak, jakbyśmy nie zdali, jakbyśmy siedzieli ciągle w jednej klasie. Kiedy się nie zdaje i się siedzi ciągle w jednej klasie, to patrzysz ciągle na te same twarze. A Królestwo Boże ma wystawać z nas i dotykać kolejnych ludzi. Kolejnych ludzi. Odważnie trzeba stawać i mówić: będziemy was dzisiaj uzdrawiać. Będzie autobus. Autobus niech gdzieś stanie. Rozumiecie? A my mamy to czynić. My to mamy czynić. Tak funkcjonowaliśmy i dlatego powstał Kościół i zespół. Bo tak działaliśmy i tak mamy działać dalej. Amen? Amen. Widzisz jakiś brak? Uzdrawiasz go? Tak? I z drugiej strony egzekwujesz cały czas władzę Bożą. Cały czas. Cały czas. Ona jest ci przypisana do twojego munduru, kochani. Kiedy będziemy w nowych miejscach głosić Ewangelię, zobaczycie, czego będziemy doświadczać. W ogóle nie bójcie się. Moc Ewangelii to jest w ogóle doświadczanie w ogóle tej mocy. Rozumiecie? Mamy doświadczać nadprzyrodzonej ochrony. Nadprzyrodzonej ochrony. Ktokolwiek będzie chciał ci cokolwiek zrobić na ewangelizacji, nie zrobi ci, tylko się nie cofaj. Tylko się nie wycofuj. Pobije mnie. Chwała Bogu. My nie cierpimy prześladowań, bez przesady. A więc wszystkiego tego, czego do tej pory się nauczyłeś, musisz zacząć przekazywać dalej. Wszędzie, dalej.
dla nowych ludzi, w nowych miejscach, nowe sposoby ewangelizowania. Wszystko nowe, 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 nowe. Stary bukłak trzeba rozwalić. Stary bukłak nie jest w ogóle przygotowany do tego, żeby ponieść nowe wino, ponieważ stary bukłak ma stare koncepty. Stary bukłak ma stare przyzwyczajenia. Stary bukłak trzyma się starego namaszczenia. Stary bukłak idzie po wydeptanej drodze do kościoła, a ją trzeba zasypać, zaorać. Wiejadło musi przyjść i przewiać. Stary bukłak musi być rozwalony. Wszystko musi być młode, młode, młode. Nowy bukłak, młode wino. I kochani, jeśli nie będziemy w ogóle tego robić, to zatrzymamy swój rozwój. Każdy z nas, jeśli nie będzie stawał poza miejscem swojego komfortu, wiecie, że tutaj to jest miejsce komfortu. To jest miejsce komfortowe. Tu ci nikt nie powie nic. Bo nie wypada. Pieprzniesz jakąś głupotę, nawet cię nikt nie osądzi. Ale świat cię osądzi. Świat cię osądzi. Powie, nie uzdrowiłeś mnie. Twoje proroctwo było z dupy. Tak naprawdę jestem zawiedziony. Co to jest? Mobilizacja. Do czego? Do szukania Boga. Mobilizacja do tego, żeby się modlić. Do tego, żeby autentycznie były odnawiane komory modlitewne. Jesteście gotowi porzucić zoo i iść do dżungli? Kurczę. Jakiś okrzyk zwycięstwa. O! Ja to się cieszę na to, kochani. To jest w ogóle, to jest przywilej. Mamy się poruszać. Poruszać. Super, że wyjeżdżacie. Wspierać matki. Rozwal dzisiaj stary bukłak. Powiedz, nie będę siedział w starym. Będę w nowych miejscach, będę zupełnie inaczej głosił. W ogóle nie będę się tego obawiał. Nie będę się zastanawiał, przyjmą mnie, czy mnie nie przyjmą. Co cię to obchodzi? Na spotkanie do Płocka, na pierwsze spotkanie przyszło 9 osób. Na drugie 4, na trzecie chyba ani jedna. Czy to mnie w ogóle jakoś... Nie! Dlaczego? Bo ja jestem pewna tego, co robię. Cały czas w moim sercu grają mi świadectwa ojców wiary, którzy brali się zgodnie z tym, co mieli w serduchu. Brali się za robotę, szli i głosili do pustych sal, głosili do kukurydzy. Wiecie, o co chodzi? Przez rok głosili, przez 2 lata głosili, a potem prawdziwie zaczęli się pokazywać ludzie. Jaki pierwszy kościół założyliśmy? W ośrodku dla bezdomnych. I właśnie jeździliśmy samochodem i do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. To jest czyste serducho. Serducho, które jest obciążone wiedzą. Wiecie, o co chodzi? Ono jest ciężkie. Ono jest po prostu ciężkie. To jest ciężkie serce. Ciężkie serce. Zdominowane wiedzą. Nieuwolniona w ogóle wiara w to wszystko. Miało być żywe. Stało się przekleństwem. Kurczę. Ja uwielbiam w ogóle Boże namaszczenie. Wiecie, że też trzeba się modlić, żeby w ogóle głosić w namaszczeniu. I z tym nowym bukłakiem to nie chodzi o to, kochani, żeby przyswoić kilka nowych idei. Tak naprawdę zostaje w starym, a to zrobię nową rzecz. Nie. Musisz go rozpuć. Rozwalić całkowicie stary bukłak. Poruszanie się z Duchem Świętym wymaga ciągłych zmian. Ewangelia jest Ewangelią drogi. Jezus chodził. Jezus chodził. Mamy chodzić, mamy się poruszać. Będziemy się rozwijać. Gdzie? W biegu, na ringu. Na ringu będziemy się rozwijać, bo nie wiesz, kto cię w ogóle uderzy. Wiesz, o co chodzi?
To jest naprawdę konfrontujące. Konfrontujące. Nie wiesz, kogo spotkasz. Nie wiesz, kto przyjdzie. Ja w zasadzie miałam taki jakiś jeden swój lęk. Mówię, dobra, będę tam prowadziła spotkanie i tak się zastanawiałam, mówię, a jak przyjdzie jakiś taki religijny człowiek, w zasadzie tego się najbardziej obawiałam. Mówię, przyjdzie jakiś taki biblista i mi tam wyciągnie jakieś oryginały, w ogóle wiecie, będzie mi czytał. Co ja wtedy zrobię? I od razu mi się przypomniał Artur, jak byliśmy w takim, to nawet też w Płocku chyba było, byliśmy w takim kościele. Jakiś taki też chyba wolny chrześcijanin podszedł do Artura, zadał mu jakieś takie bardzo trudne pytanie. I Artur sobie do niego zrobił. Blablabla. Ja mówię, okej, ja robię to samo. W sumie to jest taka moja stylowa, to jest trochę taka moja stylowa, więc mówię, w tym kierunku sobie pójdę. Mówię, nie boję się religijnych ludzi. W ogóle wiem, po co tu jestem, wiem, co mam do dania. A więc to, co już powiedziałam wcześniej, że właśnie te wycieranie nosa powoduje krwotok, to w przypowieściach Salomona jest napisane. Musimy mieć odwagę, aby robić rzeczy nowe. Może będziesz się właśnie tego obawiał. Nie za dużo? Ja nie mówię, żeby nie przeliczać kosztów. Trzeba przeliczać koszty, ponieważ mamy być ludźmi odpowiedzialnymi. To nie chodzi o to, że my się bierzemy za jakąś rzecz, potem coś zobaczymy i ja już tego nie robię, ja już tego nie chcę. To ja nie o czymś takim mówię. Ja mówię o odpowiedzialności. Modlisz się o coś, myślisz o czymś, ustanawiasz te rzeczy, obkładasz je modlitwą, one stają się dla ciebie ważne, cenne. Nowe rzeczy mają w sobie potężną ekscytację. Zgodzicie się z tym? Coś nowego ma w sobie potężną siłę takiej ekscytacji. To jest nowe. W ogóle, Boże, cieszymy się, bo nawet nie wiemy, co tu się będzie działo. My po prostu jesteśmy na ciebie otwarci. My głosimy Twoje słowo, my prezentujemy Królestwo Boże, my się zdecydowaliśmy, aby przez nas tu na tym miejscu ludzie byli dotykani, a w ogóle co się wydarzy? Nie wiemy. Nie wiemy, to są rzeczy nieprzewidywalne, tam nie ma żadnej reżyserki. Nie ma, to tak jak poddajemy się w trakcie uwielbienia, tak? Poddajemy się w ogóle Duchowi Świętemu i płyniemy, tak? I można potem śpiewać przez 45 minut la 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 i każdy będzie przeżywał pocałunek nieba na zupełnie inny sposób. Nie taki sam, na zupełnie inny sposób. Wiecie, tak naprawdę na pewno już tego też doświadczacie, że największe namaszczenie to jest te namaszczenie wasze, które wam usługuje. My sobie najbardziej usługujemy wtedy, kiedy usługujemy. Ja jestem tak zbudowana, sama po uwielbieniu, że w ogóle mnie jest. Szok po prostu. Głoszę, sama sobie usługuję. Ewangelizuję, sama sobie usługuję. Jestem tym zbudowana, to namaszczenie mi usługuje. Po prostu. Więc nowe ma w sobie potężną ekscytację, wymaga też od nas wiary. I tam tak naprawdę kończy się właśnie przewidywalność, nie? Ale to właśnie możemy poznawać na nowo naszego Boga w akcji. Boga naszego w akcji. Tych nadprzyrodzonych właśnie rzeczy. Ochrony Jego. Wczoraj taki koleś do mnie idzie, pijany jak w ogóle byk. Coś tam. A wy w ogóle, ja się w ogóle nie cofam. Oczywiście byli tam chłopcy, zaraz tam do niego w ogóle podlecieli i tak dalej. Ale ja nie o tym mówię, ponieważ ja doświadczam nadprzyrodzonej ochrony Bożej, bo to daje nam moc Ewangelii. Ja nie stoję na ewangelizacji z bejsbolem. Ja na ewangelizacji stoję z Duchem Świętym. Jego krew mnie chroni. Bóg mnie broni. Dlaczego? Bo mi to obiecał. Mam materiał dowodowy w postaci tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Ja się nie muszę obawiać. Ci, którzy słyszeliście, jak opowiadałam to świadectwo, jak byłam w Anglii, jak Pakistańczyk, który siedział za głowę, w ogóle i siostrzenica do mnie mówi, ciociu, zejdź mu z drogi, bo on ci może zrobić krzywdę. A ja mu nie zeszłam z drogi i doświadczyłam Bożej ochrony. To on mnie smoknął w rączkę. Wiecie dlaczego? Bo musiał. Bo we mnie mieszka większy niż ten, który straszy świat. Ja się w ogóle nie boję.
I ty też się nie bój, bo oddałeś życie Jezusowi. Moc Ewangelii chroni twoje życie. Chroni nasze domy, chroni nasze zdrowia, chroni nasze finanse. Tylko idźmy, bo jak siedzimy w miejscu, to nie doświadczamy tego. Niestety. Jak będziemy wycierać sobie nos cały czas tylko, tak? To będziemy odczuwać uchodzenie życia. To będziemy odczuwać w ogóle, że coś odeszło. Czegoś nie ma. Na dwie nogi. I tu, i tu. Tu, i tu. Zobaczyłem coś? Co z tego? Wytrzyj się, obetrzyj i szurować. 2000 lat temu pierwsi wierzący byli przekonani, że doczekają się powrotu Jezusa. Są też tacy ludzie, którzy siedzą, przygotowywujemy się na powrót Jezusa, w ogóle i się tutaj obczyszczamy, i się będziemy teraz czyścić, w ogóle i się obczyszczać. I jak przyjdzie, oby cię znalazł służącego. Jak przyjdzie, oby cię znalazł służącego. A nie siedzącego i zastanawiającego się. Jezu, boję się. Co mu powiesz potem? Przecież ci powiedział. Nie bój się i nie lękaj. Jestem z tobą. Zawsze jestem z tobą. Nikt i nic nie może cię odłączyć od mojej miłości. Choćby cię matka i ojciec opuścili, choćby cię opuścił lider, choćby cię opuścił pastor, choćby cię opuściła żona, choćby cię opuścił mąż, ja cię nie opuszczę. Wierz po prostu mi. Wierz mi. Chroni cię moje namaszczenie. Nie bój się. Kurczę, w ogóle siedział w więzieniu. Nie wiem, czy to było w więźniarce, jak jechał. Jechał z nim facet, który miał egzekwować na nas wyrok. Nie zobaczył go nawet. Dlaczego? To jest moc Ewangelii. Zawierzyłem życie Chrystusowi. No, czego się spodziewać? Że mnie jakiś drab pobije? Tego się mamy domagać. Mamy wierzyć w cuda. I mamy te cuda egzekwować. Ale żeby to robić, trzeba się poruszać. Poruszać. Bóg jest w nowych rzeczach, kochani. W nowych rzeczach. Kiedy się rozwijamy, to jesteśmy cały czas w nowych rzeczach. Jezus przed swoją śmiercią powiedział jedną z takich przypowieści o tych głupich pannach, nie? Kiedy nasze bańki są pełne, tak? To nie tylko dla nas, że ja tą baniuszkę dla siebie w ogóle chowam. Nie. Swoje zbawienie i swoje powołanie trzeba sprawować szerzej, a nie tylko ja, mój dom, mój mały kościół. Nie. To jest wszystko dobre, kochani. My jesteśmy kościołem. My jesteśmy kościołem. A kościół ma się poruszać. Mówimy to, że jesteśmy kościołem misyjnym. Mamy się poruszać. I wierzę w ogóle, że Duch Święty was inspiruje. I będziecie chcieli się brać za nowe rzeczy. Nie bójcie się tego. W ogóle się tego nie bójcie. Jeśli pojawiło coś się w tobie, to uwierz mi na taką prostą, dziecinną wiarę. To znaczy, że jesteś do tego co? Predysponowany. A może będziesz chciał się dołączyć do kogoś i być częścią większego dzieła. Często jest tak, że ludzie przed śmiercią mówią właśnie takie ważniejsze rzeczy, nie? Nad którymi się potem zastanawiamy.
żyjemy w komfortowych warunkach. To, co Artur opowiadał ostatnio o tej kobiecie z Rzeszowa, wiecie, jak Krystian nam to, w zasadzie to ona mi to opowiadała, a potem też Krystian nam opowiadał o tej babeczce takiej, która ze wsi przyjeżdża 120 kilometrów na skuterku. Ja w ogóle mówię, jakaś wajcha mi się przestawiła w ogóle w głowie. Mówię, Boże. Człowiek stoi przed szafą, zastanawia się, jakie buty założyć, jakie spodnie, pomalować oko, w ogóle jaką biżuterię założyć, w ogóle jaka, w jakiej styluwie się dzisiaj w ogóle pokazać. I mówię, w jakim to kierunku w ogóle poszło? W jakim to poszło kierunku? Styluwa? A babka wsiada w ogóle na skuter, wiecie, o co chodzi, pruje 120 kilometrów, jest zmoczona w ogóle deszczem, wpada na modlitwę. Nawet kasku chyba nie miała. Wpada na modlitwę. Krystian mówi, ja ją chciałam jakoś otulać. W ogóle mówi z Wiolą, żeśmy w ogóle, bo ona nawet takich spodni nie miała, wiecie, jakiś taki na motor. Ona miała po prostu zwykłe dzianinkowe spodenki. Czujecie, co to znaczy? Ja w ogóle kiedyś, nie wiem, do tego Szczypiorna, ile było kilometrów z Naciorska? 18? No to ja przejechałam na motorze, ja byłam w strasznym stanie. A czujecie klimat 120 kilometrów? 120 kilometrów kobitka na skuterze pojechała na modlitwę i weszła i w ogóle mówi, Boże, w niebie byłam. I od razu jest gotowa, szaka, talara, mahatara. Nikt jej nie musi podnosić, co ona robi. To ona podnosi, to ona rozgrzewa atmosferę. Jaka tam była styluwa? Tam nie było żadnej styluwy. Wiecie, o co chodzi? Babeczka się urodziła z zajęczą wargą. Matka ją w ogóle trzymała w szafie. Konkubenci matki gwałcili ją. Wiecie, o co chodzi? Potem poznaje Jezusa. Pokochała Jezusa z całego w ogóle swojego serca. Oddała mu życie. Tam nie ma nic przekombinowanego. Tam nie ma drugiego dna. Tam jest czyste serce. Tam jest to właśnie śpiewanie pod nosem, a nie śpiewanie tylko w kościele pięknych piosenek. Rozumiecie, o co chodzi? To ona tam podniosła ten kościół. Tą modlitwą jest różnica. I ja dzisiaj chcę, jako emisariusz Boży, przesunąć wajchę. Kiedy w królestwie się dzieje źle, to król bierze emisariusza. I to jest synonim proroka. I mu przesuwamy wajchę z naszego dobra i z wycierania nosa na drugą nogę, na szerzenie apostolstwa, na szerzenie Królestwa Bożego. To jest kierunek dla nas. Amen! Spójrz dzisiaj szerzej na swoje zbawienie. Kochani, ja bym chciała, żebyśmy nie robili teraz tego. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Spójrz szerzej na swoje zbawienie. Jesteśmy częścią większej historii i częścią większej rodziny. Nie jesteśmy tylko my. My. Nie! Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czeka na Ewangelię. Dobry czas, a mamy dobry czas. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy ładni, mamy ładne ubrania, mamy dobre samochody. Mamy, kurcze, dzieci nam się powykształcały. Rozumiecie, o co chodzi? Bo nas ktoś wyprzedzi. Apostolstwo trzeba roznieść. To się musi rozsiać. My się musimy roznieść. Odważnie brać miasta. Wiecie, co to będzie dla nas? Mobilizacja. Kiedy powiesz do mnie, rok ewangelizowałem tu i tu, robię spotkania, przyjedź głosić. Amen. Mamy się w taki sposób mobilizować i takie poprzeczki sobie stawiać. Amen. Śpiewamy. Wierzymy, że to nasz czas. To jest nasz czas. Kiedy będzie ten czas?
My jeszcze mamy Sarę 3 lata w domu. Sara do mnie mówi, mamo, nie poczujesz trochę takiego pustego gniazda, jak ja wyfrunę? Ja nie poczuję pustego gniazda, co? Ura. Mamy być tymi mądrymi pannami, które się uczą i do poznania prawdy dochodzą, a nie uczą się, uczą i do poznania prawdy dojść, co? Nie mogą. Nie. Weryfikujcie też się pod tym kątem. Zobaczcie, mamy pewnego rodzaju koniec roku. Zobacz, czy poszerzyłeś w ogóle paliki swojego namiotu. Czy w ogóle wpieprzyłeś się w jakąś schematyczną, religijną modlitwę. Co niedziela poszerzam paliki mojego namiotu w ogóle. Ach, tam, ale teraz jestem w ogóle. Wiecie, o co chodzi. No ale w ogóle realnie na to spójrz. Realnie na to spójrz. Czy naprawdę? Czy siedzisz w komfortowych warunkach? Kiedy będziemy pierdzieć w stołki, to nie będziemy doświadczali mocy Ewangelii. No niestety. Będziemy doświadczali smrodu bąków. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, to apostolstwo trzeba roznieść. Gdzie? Wszędzie. Na różne sposoby. Modlimy się i poszerzamy paliki swoich namiotów w sposób realny. Mówimy o zmianach i mamy te zmiany robić. Nie modlimy się tylko o zmiany. Wiecie, i teraz zobaczcie, modlitwa jest czymś bardzo odpowiedzialnym. Bo kiedy mówimy A, to musimy powiedzieć B. Kiedy mówimy, że zmieniamy, to mamy zmieniać. Bo my jesteśmy ruchem, który się porusza. Więc my nie jesteśmy w tej mentalności, że my będziemy czekali, aż Jezus poruszy. Nie, to my poruszamy. Pomoc Ducha Świętego to wygląda tak, że ty bierzesz jedną część drabiny i jak on widzi, że ty wziąłeś jedną część drabiny, to on bierz za drugą. W taki sposób nam pomaga. My wczoraj zaproponowaliśmy pani w Płocku, w hotelu, żeby przyszła sobie do nas, bo będziemy kolędować, dzielić się opłatkiem. No, wiecie, tak. Bo ona mówi tak, ale ona tutaj jedna siedzi, bo jest jedna na recepcji. Jak będzie trzeba, bo ona mówi, no co zrobię, hotel zamknę? Ja mówię, w sumie nie wiem, ale jak będzie trzeba, to my zejdziemy do niej tam na dół, wiecie. Przedstawimy się i w ogóle powiemy, co my tutaj wyrabiamy na tej górze. Wiecie, że hospicja są otwarte? W Półtusku hospicjum jest otwarte i można do niego wjechać. I można być pomocą w hospicjum. Szpitale są otwarte. Jest jedna nawrócona kobieta, która na Śląsku otworzyła kościół w szpitalu. Nazywa się Iwona Kocel. Kościół prowadzi. Siedzi z lekarzami, modli się, chodzi po salach. Pani pastor. Do dzieci można chodzić. Do domów ciepła, robić gwiazdkowe niespodzianki. Wiele jest możliwości wtedy, kiedy serce jest otwarte, kiedy serce jest nastawione na nowe rzeczy, na nowe sposoby dotykania, a nie na schemat. Wiecie, o co chodzi? My się musimy zacząć z tego rozliczać. Te prorocze rzeczy, które wypowiadamy, wiecie, że w ogóle proroctwo jest jak cegła. To nie wystarczy rzucić cegłę, bo tych cegieł leży pełno, porozwalanych na podwórku. Trzeba zacząć z tych cegieł co robić? Budować. Budować. Jeśli mówimy, że stary bukłak musi runąć, to stary bukłak musi runąć. My się nie możemy do tego w ogóle przyzwyczaić. A, tam powiedzieli. Wiecie, o co chodzi? Matka też mi tak zawsze mówiła. Jeszcze raz to zrobisz, to ci nogi z dupy powyrywam. Nigdy mi nie wyrywała nóg z dupy. Wiecie, bo to właśnie to są te teksty takie. Jeszcze raz to zrobisz. Już co? Nie wiem, co ci zrobię. Nic. Potrzebujemy ubierać się w mentalność, że jesteśmy reprezentantami Królestwa Bożego.
Twoje dobra, Twój czas, Twoja kasa musi zacząć dotykać szerszej grupy ludzi. Wiecie, przyjeżdża do Płocka taka dziewczyna, Kamila, przyjeżdża do nas 86 kilometrów, ma trójkę dzieci i jest akurat w trakcie rozwodu. Na pierwszych dwóch spotkaniach nie była, potem przyjechała i wręczyła mi do ręki kopertę. Ja tam zerknęłam w tę kopertę, mówię, Jezu kochany, mówię, 1000 złotych, w ogóle, mówię, nie chcę tego wziąć, w ogóle, mówię, nie będzie miała w ogóle dla dzieci, wiecie, o co chodzi, a z drugiej strony mówię, blacha w ogóle, wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że ona jest tak błogosławiona, ona jest błogosławiona przez to, że w ogóle pieniądze nam tam przynosi. Mamy coraz więcej pieniędzy. Czułam te pieniądze, bo te pieniądze są nam potrzebne. Dla różnego rodzaju ruchy. Jesteśmy solą ziemi i światłością świata. Tylko to musi tu grać. Z solą ziemi i światłością świata. Jesteś solą ziemi i światłością świata. I trzeba w tę rolę odważnie wejść. Wiecie, dzielę się tym dlatego, że dużo sobie właśnie rozmyślam o takiej, bo rozmyślam sobie w ogóle o naszym życiu, o tym, co się wydarzyło, że taka duża grupa ludzi w ogóle z nami była. Część ludzi odpadła z różnych okoliczności, nie zgadzali też się z nami i tak dalej, ale co robiliśmy? Byliśmy cały czas w ruchu. Cały czas nowi ludzie, grupy domowe. Wiecie, o co chodzi? Moją modlitwą jest też to, żebyśmy my, jako ruch apostolski, mieli coraz większe zaufanie wśród innych ludzi wierzących. I ja tego doświadczam. To się dzieje. Tylko nie wolno się na to zamykać. Nie wolno od razu do tych ludzi przychodzić i... Nie. No nie. Jakiś czas temu chodziłam sobie po Nasielsku i takie słowo mnie przeszło. Ile jest w tobie człowieka? Jezus to ludzki Pan i takiego Jego dotykamy. Rozumiecie? Doświadczamy Jezusa człowieka. Jezus to ludzki Pan. Pytanie, ile w nas jeszcze jest człowieka? Nie? Czy to religijne roboty? Będą się do nas odzywać ludzie i trzeba te kontakty bardzo mądrze, co robić? Wykorzystywać. Ja w to wierzę. Ja wierzę w takie rzeczy. Dlaczego? Bo my mamy skarb. My mamy skarb. Tylko trzeba go, co zrobić? Właściwie podać. To musi być po prostu właściwie podane. Wiesz, jak jest, kiedy mędrzec przemawia do ciebie? Nie sposób nie słuchać. Tak? Nie sposób nie słuchać. Ale pójdziemy na górę do dzieci, tak? Nie chce się tam być. Chociaż ostatnio było fajnie. Mieliśmy chipsy, mieliśmy film. Jest trochę teraz taki czas, ogólny chyba, mi się wydaje, że bardzo dużo wspólnot właśnie ewangelicznych działa na zasadzie dostarczania pewnego rodzaju rozrywki w kościele. To nie o to chodzi, wiecie. Się tu mamy zbudować, posilić, mieć ze sobą dobre relacje i szorować tam. I szorować do zgubionego świata. Tam szorować. Bierz sobie realny cel i wspieraj go. Obieraj sobie cele i mierz siły na zamiary. Lepiej robić to, niż żyć takimi szlachetnymi mrzonkami. Lepiej wziąć sobie jeden cel, skupić się na nim, rozliczyć się z tego celu, tak? Niż żyć jakimiś szlachetnymi mrzonkami.
Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i Kościół winien zachowywać się jak Królestwo. Jak Królestwo. Mamy prezentować Królestwo Boże. Zmieniamy się, dojrzewamy i uważam, że jesteśmy gotowi na to, żebyśmy robili coraz większe rzeczy. Amen. Amen.